Jednym z hojnych i wielkodusznych darczyńców naszego muzeum jest pan Maciej Witkiewicz. Obiekty, które oferował naszemu muzeum, są o tyle cenne dla nas, że są związane z rodziną Witkiewiczów. Jest to bardzo ważne w kontekście naszej kolekcji Witkacego. To są właściwie rodzinne pamiątki, które oferował nam pan Maciej Witkiewicz, a wiadomo, dla każdej rodziny to są najcenniejsze dary. Pan Maciej, wśród wielu cennych pamiątek, które ofiarował, znajdują się książki. Tutaj właśnie widać z dedykacjami odręcznymi Witkiewicza, Witkacego. I z okładką, którą wykonała pani Maria Witkiewiczówna, zajmowała się zdobieniem okładek, również wyszywała piękne ozdoby góralskie na ubraniach. Była również przede wszystkim rzeźbiarką i takie rzeźby, właściwie bocetta, znajdują się na naszej wystawie stałej Witkacego, teraz są wyeksponowane. Oprócz innych przedmiotów, mebli zakopiańskich, osobistych przedmiotów należących do Witkacego, czy rodzinnych przedmiotów. Oprócz wartości takiej rodzinnej, sentymentalnej, że związane są z rodziną Witkiewiczów, obiekty mają też wartość merytoryczną, ze względu na to, że uzupełniają w znaczący sposób naszą kolekcję, ponieważ są to wcześniej podarował pan Maciej portrety rodziców, których do tej pory nie mieliśmy w zbiorach, to są portrety węglowe, oraz litografie wykonane według rysunków Witkacego, które uzupełniają okres studencki, czasy studenckie twórczości Witkacego. Te obiekty, które znajdują się tutaj na wystawie, skupione są wokół jednej osoby, pani Marii Witkiewiczówny. Była to siostra stryjeczna Witkacego, a jeżeli chodzi o stosunku do pana Macieja, to była siostra rodzona pana dziadka pana Macieja, Jana Witkiewicza, który był architektem. I tutaj mamy fotografię Witkiewiczówki. Była to rodzinna willa Witkiewiczów w Zakopanem, którą właśnie projektował brat tej Marii Witkiewiczówny, a dziadek pana Macieja. Ona była zaprojektowana w stylu zakopiańskim we współpracy ze Stanisławem Witkiewiczem, z ojcem Witkacego. I tam przez pewien czas mieszkała pani Maria ze swoją ciotką, która opiekowała się nią ze względu na to, że tutaj wiążą się takie tragiczne losy rodziny i losy pani Marii, ze względu na to, że matka pani Marii umarła w czasie porodu właśnie Marii i ciotka zaopiekowała się nią, jak i jej bratem Janem. Następnie właśnie po wybudowaniu tej willi w Zakopanem przeniosła się ze swoją ciotką i tam mieszkały. Miały kontakty przez to z Witkacem, przecież on już wcześniej mieszkał z rodzicami w Zakopanem. Właściwie od dzieciństwa pani Maria miała do czynienia i kontaktowała się z Witkacem, byli niemalże równolatkami. Ona się urodziła w 1883 roku, a Witkacy w 1885. Tam też również w tej Witkiewiczówce przez pewien czas po śmierci mamy Witkacy mieszkał u swojej cioci razem z siostrą. I tam właśnie w tej willi zachowało się wiele pamiątek, które pan Maciej po prostu mając w swoich zbiorach rodzinnych, zdecydował się ofiarować naszemu muzeum.